Ale zawodnik Wisły Ustronianki w konkursie sobotnim nie było go w 50, podobnie jak Macieja Kota. No, ale teraz słabiuteńki, nieudany kolejny skok Rafała Śliża niestety. Już przy wyjściu z progu, wydaje mi się, popełnił błąd. No i skończyło się lotem, a właściwie bardzo szybkim wylądowaniem na dystansie 94 metry, a więc zdecydowanie najsłabszy wynik Polaka. No i oczywiście.